Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej ogłoszeniu postępowania przetargowego na wyłonienie głównego wykonawcy elektrowni, tak zwanej elektrowni C w Ostrołęce. Witam bardzo serdecznie pana ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, witam pana posła Arkadiusza Czartoryskiego i witam pana prezesa Enea S.A., pana Mirosława Kowalika. Proszę, oddaję głos panu ministrowi. Dziękuję bardzo. Przed kilkoma miesiącami spotkaliśmy się w tej sali i mówiliśmy o tym, że przyjmujemy taki kierunek. W 2012 roku rozpoczęta właściwie już inwestycja z wejściem na plac budowy i z kompletem dokumentacji z zainwestowaniem około 200 milionów złotych została zatrzymana. Ponowna analiza, która została wykonana, wskazała na to, że możemy wrócić do tej budowy. Tym razem nie tylko Energa, ale i Enea się w to zaangażowała, więc to są dwie spółki nasze, dwa nasze koncerny energetyczne, które będą prowadziły te inwestycje jako wspólne przedsięwzięcie. Zaznaczyć należy, że to działanie wpisuje się także w porządkowanie rynku węgla w Polsce, a więc całą restrukturyzację węgla kamiennego, jak wiecie, która jest w toku i także w systemie szerokiego dialogu społecznego odbywa się. W pewnym zakresie też chciałbym wyrazić satysfakcję i w tym momencie, z tego miejsca właśnie podziękować górnikom, że jednak zdecydowali się poprzez swoją postawę, poprzez zgodę na urlopy górnicze, na tą restrukturyzację, że możemy ją kontynuować i dzięki temu jest szansa, pełna szansa na to, że będziemy w Polsce rentownie wydobywać węgiel z jednej strony, z drugiej strony także kontynuujemy budowę elektrowni węglowych. I to jest ten przykład, ta elektrownia, na którą będzie potrzebny węgiel wielkości około 3 milionów ton rocznie. A więc z takiej perspektywy patrząc i te inwestycje, które w ramach przygotowania Polski do tego, żeby energetycznie mogła podołać wszystkim swoim potrzebom krojonym na przyszłość 40 lat, to musimy podjąć duży wysiłek inwestycyjny. Budowa tej elektrowni to jest 6 miliardów złotych. Jest to jedna z największych inwestycji rozpoczętych z decyzją rozpoczęcia w tym roku w Europie. I to nie będzie ostatnia w Polsce taka inwestycja. W najbliższych latach, jeszcze w tej kadencji, będą rozpoczęte inwestycje, które w całym efekcie do roku, w efekcie oddania i zakończenia do roku 2030, będą to inwestycje w skali około 100 miliardów złotych energetyczne. A więc idziemy w kierunku takim, że modernizacja tak, ale nie modernizacja najsłabszych obiektów. Podobnie jak w górnictwie, modernizacja kopalni, ale tych, które są nierentowne, które są za drogie, których modernizacja się nie opłaci, od tych odchodzimy. Tak samo i w energetyce. Będzie stawiamy na elektrownie nowe, elektrownie bardziej wydajne, elektrownie o dużej efektywności energetycznej. Dzięki temu ustawimy Polskę w czołówce tych państw, które wypełniają założenia pakietu klimatycznego. To jest takie główne motto tego działania, że pozostawiając jako paliwo energetyczne węgiel,
Jednocześnie robimy to w taki sposób, żeby wypełnić nasze zobowiązania klimatyczne. To jest podstawowe zadanie, takie zobowiązanie przyjęliśmy i możemy to zobowiązanie wypełnić, pozostawiając w Polsce energetykę węglową. Jeżeli odniesiemy się do regionu, w którym jesteśmy, właśnie tutaj w tym miejscu mówimy publicznie o tym, że przetarg jest ogłoszony, bo został już opublikowany. Te przetargi są publikowane w całej Europie, a więc zwracamy się do wszystkich potencjalnych przedsiębiorców, którzy się specjalizują w budowie elektrowni w całej Europie, jeśli chodzi o wykonawców tej budowy. O szczegółach i harmonogramie powiedzą tutaj moi dzisiejsi partnerzy na tej konferencji. W każdym razie ja jeszcze raz podkreślam, że z satysfakcją jestem z tego bardzo zadowolony, że udało nam się doprowadzić do tego, że ta budowa się rozpoczyna i ta budowa ma spięte finansowanie. Nie ma tutaj żadnych problemów finansowych z tego tytułu i mogę dzisiaj też powiedzieć, że tak powiem, w dobrym świetle rysuje się spięcie finansowania następnych takich inwestycji, jeśli chodzi o Polskę, które będą realizowane. Prawdopodobnie troszeczkę jakością zaskoczymy. Będą realizowane dalej przez ENE, będą realizowane przez PGG. Będzie przyspieszenie realizacji inwestycji, jeśli chodzi o Jaworzno, jeśli chodzi o inwestycje prowadzone przez Tauron. A więc w tej dziedzinie Polska stanie się dużym placem budowy. To będą dziesiątki tysięcy osób, które będą na tych budowach zatrudnione. Nowoczesne technologie. Pokażemy Europie i światu, że można. Jak można było doprowadzić do tego, że dostaję ciągle gratulacje z tego tytułu, że za 9 miesięcy polska spółka, i to spółka właśnie węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa, jest czempionem świata, ponieważ uzyskała w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku największy przyrost wartości giełdowej na świecie. I wszystko wskazuje na to, że za cały rok też tak będzie, że tutaj nas następni nie wyprzedzą, bo następni za nami to są poniżej 400% wzrostu wartości. A więc jeżeli z takiej spółki, czyli wszyscy uciekali, czyli wszyscy inwestorzy traktowali jako akcje śmieciowe i po modernizacji kierowanej przez nasz rząd, po przyjęciu programu, po wydyskutowaniu z bankami restrukturyzacji, okazało się, że teraz są chętni płacić 10-krotnie większe pieniądze za akcje niż to było jeszcze kilka miesięcy temu, dosłownie kilka miesięcy temu, bo w lutym. A więc widać wyraźnie, że ci, co mają pieniądze nie tylko z Polski, ale i ze świata, są gotowi ułożyć na nasze programy restrukturyzacyjne. I mam pełną satysfakcję, że kieruję takim zespołem ludzi, którzy sobie właśnie z tymi problemami radzą. I mam też satysfakcję z tego, że pracownicy zaangażowani w nasze gałęzie ufają temu, że prowadzimy to w dobrym kierunku i że chcemy, żeby było dobrze. Oczywiście jest to pierwsza restrukturyzacja w Polsce prowadzona w taki sposób, jeśli chodzi o węgiel kamienny, że przypomnę, nikt nie jest zwolniany z pracy. Że to ostatnio, co było, jeśli chodzi o kopalnię Makoszowy, twierdzone pracownikom, że to może być tylko podpucha rządu, okazało się prawdą. Prawdą w takim zakresie, że wszyscy pracownicy dostali ofertę pracy i tych ofert było ponad 1000 złożonych więcej, że mogli sobie wybierać, gdzie chcą pracować, całymi zespołami przechodzić. A więc tutaj jest to wszystko bardzo dobrze przygotowane i też chcę wszystkim tym zespołom, które nad tym pracowały, bardzo serdecznie dziękuję. I chcę jeszcze dodać i to, że twierdzono mi ze wszystkich stron, że nie mam co walczyć o notyfikację pomocy publicznej, bo świat i szczególnie Europa jest nastawiona dekarbonizacyjnie i nikt nie będzie się chciał zgodzić na pomoc w ratowaniu węgla w Polsce. Nieprawda, bo zgoda na to jest i co ciekawsze, że
udało nam się doprowadzić do tego, że zostały notyfikowane te części pomocy publicznej, które zostały wprowadzone jakby przed notyfikacją. A więc z tego tytułu w dokumencie notyfikacyjnym Komisja udziela nam reprymendy, ale tylko reprymendy słownej na piśmie, notyfikując pomoc publiczną udzielono wcześniej za 2014-2015 rok. A więc to też jest kwestia taka, że mamy pewną siłę przekonania i że nasze argumenty są brane bardzo poważnie pod uwagę. Chciałbym też, bo padły do mnie pytania, co z dokumentem notyfikacyjnym, czy on będzie dostępny, czy nie. Tak, dokument notyfikacyjny będzie dostępny, tylko pewne dane wrażliwe, które nie są w ogóle związane z programem restrukturyzacyjnym i z tym, co w tych decyzjach, które mogą interesować, te dane wrażliwe muszą być z tego dokumentu usunięte. I to, że tak powiem, dokonaliśmy już w porozumieniu z Komisją Europejską. No i druga rzecz jest taka, że mieliśmy dokument notyfikacyjny w wersji angielskiej, żeby go przedstawić przedstawicielom załogi, związkom zawodowym. Dokonaliśmy tłumaczenia wewnętrznego, ale to tłumaczenie nie może być publikowane. Dopiero tłumaczenie, które zostanie jakby akceptowane przez Komisję Europejską, może być publikowane. Więc mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będziemy mogli opublikować, czyli jakby pokazać dokument notyfikacyjny. Nie ma w nim żadnych tam pułapek, żadnych spraw, o których by strona społeczna nie wiedziała, także te wszystkie rzeczy są oficjalnie pokazane. Wracając do tego, że mamy zapewnioną możliwość dobrego, że tak powiem, i rentownego wydobywania węgla na lata w tej chwili, wydając oczywiście miliardy złotych pomocy publicznej na ten cel, po to, żeby złagodzić skutki odchodzenia górników. Mogą odchodzić, jak wiecie Państwo, 4 lata przed emeryturą. Dostają świadczenie duże, bo na wysokości 70% dotychczasowych poborów. I w sytuacji, kiedy na Śląsku bezrobocie zmniejszyło się już na koniec miesiąca listopada poniżej 7%, to właściwie nie ma bezrobocia i okazuje się, że ci pracownicy znajdują pracę, bo wolno im pracować, aby nie w górnictwie. A więc tego typu pomoc jest jednocześnie olbrzymią pomocą dla Śląska, jeśli chodzi o ilość pieniędzy, które w związku z tym znajdą się na rynku. Są to także impulsy gospodarcze. I to tyle może mojego wstępu, ruszając kilka różnych tematów. No, cieszę się także jako mieszkaniec Polski Wschodniej, że to także jest pierwsza od kilkudziesięciu lat duża inwestycja na terenie Polski Wschodniej. Że jednak utrzymujemy energetykę, wytwarzanie energii elektrycznej na terenie Ostrołęki. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia całości zamknięcia pewnej pętli wytwarzania energii. I tutaj też, ponieważ w podobnej sytuacji już dużego wieku, emerytalnego wieku urządzeń wytwarzania elektrowni, jeśli chodzi o Dolną Odrę. Także tam będziemy także rozpoczynali jedną z pierwszych nową inwestycję. Też tu chciałbym też Państwa zapewnić, że to jest to miejsce, o którym jest pewne, że musi tam powstać nowy blok energetyczny. To ja dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wskutek ogłoszenia postępowania przetargowego rozpoczynamy dzisiaj procedurę wyłonienia generalnego wykonawcy, którego zadaniem będzie oddanie do użytku w 2024 najnowocześniejszej w Europie elektrowni opalanej węglem kamiennym o mocy 1000 MW i o sprawności minimum 45% netto. Będzie to elektrownia, która ma działać systemowo i o warunkach nadkrytycznych pary. Także można, proszę Państwa, wykonać nowoczesne, oddziałujące na środowisko w minimalnym stopniu elektrownie konwencjonalne opalane węglem. I taka
taka nam przyświecała zasada. Jak Państwo wiecie, w maju tego roku odmroziliśmy ten projekt, tak w cudzysłowie mówiąc. Przeprowadziliśmy szereg szczegółowych analiz ekonomicznych, technicznych, finansowych i wskutek tych procedur, które musieliśmy dochować należytej staranności, znaleźliśmy partnerów. Jednym z tych partnerów jest PGG, z którym podpisaliśmy długoletnią umowę na dostarczanie paliwa, czyli węgla kamiennego, do Ostrołęki C. I także porozumieliśmy się z grupą kapitałową Enea SA, z którą realizujemy na tym etapie zarówno finansowo, jak i technicznie projekt Ostrołęka C. Te działania nie zamykają drogi dla potencjalnego inwestora finansowego czy funduszu, który chciałby wejść finansowo do tego projektu. Także, Szanowni Państwo, ci, którzy mówili, że no, nie ma możliwości spięcia finansowego, urentownienia tego projektu, jak widać, nie mieli racji i takie działania musiały zająć pewien okres czasu. One były poświęcone na to, żeby przeprowadzić te analizy, które doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy ogłosić postępowanie przetargowe. Szanowni Państwo, tak naprawdę główny nawał pracy dopiero będzie przed nami. Ta procedura oznacza, że do 20 lutego będą mogli zgłaszać się potencjalni wykonawcy z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania przetargowego. Według naszych obliczeń to w 2018 roku mogłaby się fizycznie rozpocząć już budowa elektrowni. Tutaj musimy sobie powiedzieć, że będzie to nie tak jak mówimy blok C, tylko to będzie autentycznie nowa elektrownia. Ona jest położona w innym miejscu niż aktualnie funkcjonująca, tak więc to będzie od podstaw wybudowana nowa elektrownia klasy 1000 MW. Szanowni Państwo, ja przekażę głos jeszcze naszemu współinwestorowi, panu Mirosławowi Kowalikowi, a potem oczywiście proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem tutaj dodać, trochę uzupełnić pewne informacje, bo dzisiaj jest otwarcie przetargu na wyłonienie wykonawcy wysokosprawnego bloku w technologii konwencjonalnej, tak? W technologii, która jest od dawna już skomercjalizowana i którą tu w Polsce my rozpoznaliśmy dość dobrze jako Enea, bo budujemy blok w Kozienicach i chcemy się tym doświadczeniem podzielić z kolegami z Energii. Myślę, że warto tutaj jeszcze podkreślić coś takiego, że dwie grupy mobilizują swój potencjał po to, żeby każda z nich osobno nie pracowała na swoim bilansie odnośnie nakładów inwestycyjnych. I to jest istotna rzecz. To jest nowy model podejścia do realizacji inwestycji, o którym wspominałem w strategii Enei. I ten projekt się wpisuje w strategię Enei, którą ogłosiliśmy 2 miesiące temu, budowania pewnych partnerstw po to, żeby wygenerować odpowiednią synergię. Dla takich projektów, które mają wysokie nakłady inwestycyjne, powinniśmy szukać tych partnerów, o których tutaj prezes Kaśkow też powiedział. Na razie jesteśmy we dwójkę, ale nie wykluczamy też udziału innych inwestorów w tym przedsięwzięciu. Procedura, jaką chcemy tutaj zastosować, to jest procedura dialogu konkurencyjnego do wyłonienia wykonawcy. Też daje ona pewne pole manewru optymalizacji naszych nakładów inwestycyjnych i optymalizacji technologii po to, żeby ten blok, który będzie niezależnym blokiem w systemie, tak jak tutaj zostało to zauważone, ten blok będzie budowany w formule, w modelu, który do tej pory jeszcze grupy polskie nie praktykowały. I to jest ta wartość dodana i to jest
budowanie pewnego potencjału w energetyce polskiej, który będzie można wykorzystać dla przemysłu polskiego. Dodatkowo jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że blok w Ostrołęce to pewna stabilizacja i bezpieczeństwo energetyczne. Bo on tu, elektrownia Ostrołęka to jest elektrownia systemowa, teraz bilansująca rynek, wykorzystująca przez polskiego operatora, żeby bilansować rynek energii w Polsce. Ten blok będzie blokiem systemowym, niezależnie pracującym w sieci. Jeżeli będzie wysokosprawnym, o niskich kosztach zmiennych, będzie jednym z bardziej wchodzących do systemu, to znaczy pracującym w podstawie. I tego byśmy, i ten biznesplan, który przygotowaliśmy, to zakłada. Co jeszcze chciałbym tutaj nadmienić, że jako dwie grupy, które zamierzają wykorzystać swój potencjał, będziemy tutaj solidarnie pracować nad tym, żeby wyłonić najoptymalniejsze rozwiązanie technologiczne. Tak jak tutaj minister wspomniał, 2012 rok to jest rok, w którym projekt został zamrożony. 4 lata minęły. To jest dużo, patrząc w kategoriach postępu technologicznego. I chcielibyśmy te 4 lata też spożytkować, też z potencjalnymi wykonawcami, którzy zakwalifikują się, określić jak najbardziej efektywne rozwiązanie, które pasuje dla projektu tego typu, czyli Greenfield tutaj w Ostrołęce, jak tutaj koledzy wspominali. Będziemy starali się, żeby wyłonienie wykonawcy nastąpiło jak najszybciej i rozpoczęcie prac, czyli wydanie pozwolenia na budowę z początkiem, czy w pierwszym, drugim kwartale 2018 roku nastąpiło. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze uzupełniając, to jest inwestycja o wysokości około 6 miliardów złotych, z tego do 50% będą roboty budowlane, które będą mogły być zlecone z wolnej ręki. Także jest to gigantyczna inwestycja, która już na etapie realizacji zapewnia setki miejsc pracy. Dziękuję. Proszę o pytania.